Zgrzytanie zębami. Co tak naprawdę o nim wiesz? Jak już zostało wspomniane wcześniej, z bruksizmem mamy do czynienia w momencie, gdy dochodzi do zbyt silnego zaciskania zębów. A następnie ma miejsce pocieranie, zgrzytanie czy też przesuwanie ich względem siebie. Jest to podobna przypadłość jak gryzienie warg lub obgryzanie paznokci. Zgrzytamy zębami nieświadomie i jest to mimowolny akt i nie zdajemy sobie z niego sprawy do momentu przecinek, gdy nie zostanie nam zwrócona uwaga lub sami zadamy sobie ból. Osoby, których zmorą jest zgrzytanie zębami, najczęściej doświadczają go w nocy podczas snu. W efekcie rano odczuwają ból w szczęce, dziąsłach, a nawet może dojść do połamania zębów na skutek tarcia i wytwarzanego ciśnienia. Dlaczego zatem zgrzytamy zębami? Istnieje wiele przyczyn, jednak najczęściej pierwotnego czynnika należy doszukiwać się na podłożu emocjonalnym i psychologicznym. Można tutaj wyróżnić stres, jeżeli przez dłuższy czas jesteśmy narażeni na stresowe sytuacje i zaczyna się on gromadzić na początku przez dni, które zamieniają się w tygodnie, a nawet miesiące. Organizm musi znaleźć jakiś sposób na uwolnienie się od natłoku negatywnych emocji i dochodzi do zaciskania szczęki, tarcia zębami o siebie. Lęki i niepokoje. W życiu przechodzimy przez wiele ważnych, stresujących i wzbudzających w nas niepokój i lęki momentów. Dla jednych może to być zbliżająca się data ślubu, narodziny dziecka, dla innych przeprowadzka czy daleka podróż. Gdy zaczynamy denerwować się przed czymś, co ma się wydarzyć, również może dojść do uwalniania napięcia w postaci zaciskania i tarcia zębami o siebie. Kontrolowanie emocji. W wielu przypadkach ludzie przechodzą przez skomplikowane sytuacje rodzinne, mają problemy w domu, nie zostali nauczeni jak otwarcie rozmawiać o swoich troskach. A może nie mają z kim o nich szczerze porozmawiać lub po prostu są zamknięci w sobie. W efekcie również może się to zakończyć nocnym zgrzytaniem zębami. Wyczerpanie psychiczne. Wiele stresujących sytuacji, jak na przykład egzaminy podczas sesji, niestabilna sytuacja firmy, zbyt intensywna praca zarówno fizyczna, jak i psychiczna, nawał obowiązków w ciągu dnia może doprowadzić do wyczerpania psychicznego, które między innymi może objawić się poprzez zgrzytanie zębami. Zgrzytanie zębami i jego skutki. Oto czym może skutkować regularne zgrzytanie zębami: ból zębów w wyniku wytwarzania dużego ciśnienia podczas zaciskania, ból szyi i karku będący następstwem ciśnienia i niepoprawnej postury ciała, problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Co z kolei może przyczynić się do bólu uszu: zużywanie zębów trzonowych, ich osłabienie i wzmożona wrażliwość, co może prowokować powstawanie próchnicy czy wypadanie zębów, bóli obrzęk szczęki, bezsenność spowodowana bólem w okolicach jamy ustnej, zgrzytanie zębami. Czy można z nim walczyć? Naucz się radzić sobie ze stresem. Przede wszystkim trzeba postarać się uwolnić od nagromadzonego napięcia i zadbać o to, by styl życia, jaki prowadzimy, był zdrowszy. Na pewno należy się odstresować po kumulujących się przez cały dzień emocjach przed udaniem się spać. Umiejętność panowania nad swoimi emocjami i ich kontrola jest w tym wypadku bardzo ważna. Dlatego też naucz się rozpoznawać i eliminować wszystkie te czynniki, które powodują, że czujesz się przygnębiony i smutny. Możesz znaleźć ukojenie w uprawianiu sportów, zamiast pracować ponad godziny, lub zarywać noce studiując do egzaminów. Znajdź sposób na rozładowanie negatywnych emocji. Zawsze pamiętaj o swoim zdrowiu. Z drugiej strony, jeżeli problem wynika z gromadzenia w sobie wszystkich emocjonalnych przeżyć, może warto zacząć od znalezienia zaufanej osoby, która z chęcią nas wysłucha. Jeżeli nie masz na tyle bliskiej duszy, spokojnie może być to odbicie w lustrze lub psycholog. Najważniejsze jest
By pozwolić na wyładowanie i wyrzucenie z siebie napięcia. Kto wie, może w momencie mówienia znajdziesz rozwiązanie problemu, które wcześniej nie przyszło ci do głowy. Nie pozwól, by niewypowiedziane myśli i słowa utknęły w tobie na zawsze, ponieważ później to ty zapłacisz za to swoim zdrowiem. Nie zachowuj milczenia, jeżeli nie jest to konieczne. Zacznij ćwiczyć. Ćwiczenia i aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na rozładowanie napięcia i wyeliminowanie stresu, który może spowodować zgrzytanie zębami i nocne zaciskanie szczęki. Niektórzy twierdzą, że świetnie sprawdzają się sporty o wysokiej intensywności, takie jak boks, kickboxing czy bieganie, inni wybierają bardziej spokojne formy aktywności jak yoga, pilates czy pływanie. Jeżeli nie dysponujesz dużą ilością wolnego czasu, nie zapominaj o codziennym kilkunastominutowym spacerze lub skorzystaj ze schodów zamiast z windy. Zmniejsz spożycie niektórych produktów. To, co jesz, również ma wpływ na stopień zestresowania organizmu. Na pewno pomoże to w zrelaksowaniu i zmniejszy prawdopodobieństwo zgrzytania zębami. Poniższe produkty nie są wskazane, zwłaszcza gdy jesteś zdenerwowany i zgrzytanie zębami nie jest ci obce: rafinowany cukier, gazowane i słodzone napoje, smażone jedzenie, fast food, kawa, czekolada, ocet, napoje z puszki. Można je zastąpić surowymi warzywami i owocami, które doskonale nadają się do zaspokojenia apetytu, a jednocześnie zapobiegną niepotrzebnemu, nerwowemu podjadaniu. Oprócz tego, wszystkie z powyższych produktów szkodzą zębom i osłabiają szkliwo. Nie zapomnij o dostarczaniu odpowiedniej ilości płynów, a na kolację najlepiej decyduj się na sałaty i jabłka. Pij napar z roślin o działaniu uspokajającym, można je przyjmować o każdej porze dnia, ale przede wszystkim powinny znaleźć się w naszym harmonogramie godzinę lub dwie przed snem. Oto najbardziej relaksujące z ziół: anyż, mięta, rumianek, kwiat pomarańczy, męczennica.